no mistake. War is coming. With all its glory. And all its horror. Mr. Findlay, your freedom awaits. Hail. It's about time. Uszkodliwiliśmy protosów, ale nadciąga tu całe stado zergów. Ewakuujcie nas. Wstrzymaj ten rozkaz. Wyruszamy stąd. Co? Chyba ich tak nie zostawi. Wszystkie statki przygotować się do odwrotu z Tarsonis na mój znak. Chłopaki, co z ewakuacją? Do diabła, Arcturusie! Nie rób tego! Za późno. Sternik, daj flocie sygnał opuszczenia orbity. Już! Komandorze? Jim? Co tam się do cholery dzieje? Ostatnio ciągle muszę po panu sprzątać. Daj spokój, Matt. Znowu ten sam sen? Prosiłem cię, żebyś sobie odpuścił. Kerrigan cierpiała nie z pańskiej winy. Co masz na myśli? To, że Mengsk ją zostawił? Czy to, że wymordowała 8 miliardów ludzi? Znowu ta sama śpiewka. Nie potrafisz słuchać. Wieku, nie widzisz, w co się zamieniasz? Sami decydujemy o tym, jacy będziemy. Gdy już dojdziesz ze sobą do ładu, daj nam znać. Czekamy. Thank you.
wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku StarCraft 2 Wings of Liberty. Słuchajcie, jak już wspomniałem wcześniej, jest to gra po prostu mega wyjątkowa, jeżeli chodzi o mnie, a więc będę ją dalej kontynuował. Mam nadzieję, że uda mi się dobić do końca fabuły tejże części. Bo oczywiście, słuchajcie, w zanadrzu mamy i protosów, i zerków, a więc całe mnóstwo znakomitej zabawy. Zobaczmy może sobie od razu, co my tutaj mamy, co może moglibyśmy zrobić. Piechotą się za bardzo na razie ją odłożę. Statki kosmiczne. Dominium. Aha, to wszystko mam, dobra. Pojazdy. Co tutaj byśmy mogli... Piechota. To co chciałem, to mam. 105, cholera, bardzo dużo to wszystko, kurde, kosztuje. Do 50%. Możemy zrobić i to też by się nam przydało, co nie? Im więcej, tym lepiej. Tak chyba myślę. Dobra, na razie sobie zostawmy. Co tutaj mamy ciekawego, słuchajcie, w laboratorium? Czy coś tutaj się nam... O, coś się powiększyło, ale... Nie za bardzo. Tutaj mamy, słuchajcie, ten... Misję. Chyba jeszcze jedna misja będzie, prawda? Zebrałem sojuszników i udaliśmy się do zakazanego świata archiwów Zakur. To polecimy sobie razem z tym. Tam oczekiwał na nas... Nie ma na co czekać. Złożony. Zeratul, stary druchu. Poznałeś tajemniczą przepowiednię. Sprawdźmy, co sukcesorzy z niej wyciągnęli. Misja mająca na celu odszyfrowanie proroctwa zaprowadziła mnie do zakazanego świata archiwów Zakulu. A tam trzech nieśmiertelnych sukcesorów strzegło starożytnej wiedzy. Tylko oni mogli przetłumaczyć fragmenty proroctwa. Musiałem znaleźć ich jak najszybciej. Tutaj cicho, ale budowle są nietknięte i będą działać po przywróceniu zasilania. No proszę, co nam przyszło? Co nam tu przyszło? Dobra, próbniki, niech się ładnie tutaj robią. To tu nic, tak? Tu nic. Nie sądziłem, że Protosem będę grał w misji trańskiej. No ale okej. A, tu, tu. Dobra. No i tutaj. Dobra. I do kryształu. Zasilanie, tak?
pewnie coś. Duchy potężnych sukcesorów są więzione w pobliżu. Musimy je odnaleźć. Mhm. Nie wiem jak, ale jako się odnajdziemy. Zelatusie. Trzy. Dobra. Co my tu mamy? Zwiększa obrażenie zadawane przez wnioski naziemne. Nacja pancerz. No dobra, to może. Dobra. 100-100. To okej. Okay. 3. W tym miejscu jest wiele opuszczonych budowli, które możemy wykorzystać. Potrzeba im tylko energii, którą zapewni kilka dobrze umiejscowionych pylonów. Dobrze, dobrze. Sukcesorzy, których szukasz, służą teraz wyższej sile, o mroczny. Niewystarczająca ilość minerałów. O cholera. Siła wyższa? Co mogło tak zbaczyć protosów? Coś doprawdy plugawego nawiedziło to święte miejsce. Dobra, to zbudujmy, co? Zbudujmy parę tych pylonów. Tutaj może w tym miejscu. I może... O właśnie, i tutaj. Moje życie za Ajur! I tutaj. Tutaj proszę. Orin Shisal! Hybrydy protosów i zergów. Boże! Kto stworzył takie ohydstwo? Chodźcie, moi wybrańcy. Nadszedł czas, jeśli przekazali mi swoją siłę. No nieźle. Nieźle, nieźle. Życie za Ajur! No dobrze, twoje życie za Ajur. A my, słuchajcie, musimy się dalej rozbudowywać. Tutaj postawimy parę tych dział i w tym miejscu. Że jak w razie coś, to przynajmniej... Dobra. Mamy 4. Dobra, tutaj. Jest jeszcze. Ula Sadari! Kurwa. To do nas to idzie, czy co? Idzie do nas, ja pierdzielę.
Goście przekazali mi swoją siłę. Hybryda wysysa energię życiową z sukcesorów, aby utrzymać się przy życiu. Muszę ich uwolnić, zanim będzie za późno. Dobra, spokojnie, Zlatus, kurwa, to jest takie wszystko proste, jak ci się wydaje. Wykorzystaj moje umiejętności. Dobra, to nie się tu robi. Cholera. Wszystko nie jest takie... Wasze życia dobiegły końca. Poddajcie się rozpaczy. Chodź tutaj. Demion. Jestem tu, w mroku. Tutaj. Tutaj też jeszcze postawimy. Chociaż jedną. O. Idzie kolejny. Hybryda. No dobra, zapierdalaj do tego. Dobra, trzeba będzie pylony robić. Albo kogoś całą poszłać. Zrobimy. Baza jest atakowana. O, cię kurwa, wyżo. On tędy idzie. Jesteśmy jednością z ciebie. Moje życie za Ajur! Dobrze, dobrze. Słuchajcie, nie leży. Wcale nie są takie aż mocne maszyny. Wasza zagłada jest nieunikniona. Dobra, tutaj mamy... Moje życie za Ajur! Tutaj jeszcze moglibyśmy, słuchajcie, wpierniczyć. Wyraź swą wolę! Nie tu jeszcze jedną bramę zrobić. I od razu zabieram się za ten. Orin Shisal! Okej. Okay. Jeden. Tak powinno być przynajmniej na razie ok. Moje życie za Ajur! Dziś twoje życie dobiegnie końca. Dobrze, dobrze, słuchaj. Nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz. Tak mawiał. Jegomość, słuchajcie. Ulepszenie zakończone. Okej, super. To tylko jeszcze to. Dobra, kolejna. Się robią. Tam to idzie. Dobra. Moje życie za Ajur! Co tutaj jest w ogóle? Się trzymacie. Jestem głosem zaćmienia. Dobrze się mają. I tutaj chodź. Jesteśmy jednością z cieniami. Tutaj. Bo on tutaj idzie. Moje życie za Ajur! No i gitarka. To tylko chwilowe niepowodzenie. Dobrze, dobrze, spokojnie. Chodźcie, moi niewolnicy. Nadszedł czas, byście przekazali mi swoją siłę. Tutaj jeszcze jedna nam się przydała. Stacja gazowa. Jestem tu, w mroku. Co my tu mamy? Przyzwiradę z mroku. W ogóle Rada Mroku. Moje życie za Ajur! Wiesz co? Tu jest Rada Mroku, Rada z Mroku, co to jest? Rada z Mroku. A to ja to mam.
Niektóre tajemnice muszą pozostać ukryte. I tutaj chodź. Tu się robią, dobra. Tu jeszcze jeden, ostatni. Zaraz pójdziemy tam pierwszym. Jestem. Musisz przyzwać dodatkowe pylony. Dodatkowe pylony. Chodź, Mietek. Tutaj mi postaw jednego pylona. Tak jest. Tutaj też możesz mi go postawić. Ulepszenie zakończone. Okej. Dobra, wracaj. Jestem jądrem ciemności. Co tu mi się jeszcze robi? No i też super. Nie zniszczycie mnie. Powstanę ponownie. Dobrze. To jestem tu, w mroku. Co my tutaj mamy? Zakład robotyki. Może nam się przydać. Myślisz? To co, bierzemy, tak? Chodźmy tutaj. Moje życie! Nadchodzi ludzkość. Dotknie wszystkich. Kurwa, co oni szybcy, co? Jest okej. Chodźcie tutaj, wracajmy. My tutaj zajmiemy się, słuchajcie. Właśnie pylonem jednym. Może się rozdzielą, a właśnie się rozdzieli. Moje życie za Ajur! Dobra, ty tu wracaj. A ty tutaj kurwa produkuj. Co ja pierdolę. Wracam do służby. Podziękowania, o potężny. Co to jest za kurwa Archimedes? Coś widzę, trzeba pylony stawiać, widzicie? Drugie. Jestem tu, w mroku. Musisz przyznać dodatkowe pylony. Oddajcie się, głupcy. Nie ma dla was nadziei. Przestań pierdolić. Chociaż ja słyszę, to aż mnie telepie. Służę, póki.
i dobra, niech tu ładnie się one produkują. Jestem tu. Słuchajcie, gaz mamy. Moje życie za Ajur! Mamy dużo. Ci tutaj widzę, że idą, ale od tej strony. No trudno. Dobra. Jesteśmy jedność. Jeszcze dwa by mi się musiały. Chodź, mała. Wracaj do zbieractwa. Będę robić najlepiej. Dobrze. Moje życie za Ajur! Musisz przyzwać dodatkowe drony. Super. Cieszcie się ulotnym zwycięstwem. Kurwa, to jeszcze nie koniec. Ach, te pylony. Moje życie za Ajur! Już więcej nam nikt. Odchłani zionie chłodem. Robimy sobie to tak i pójdziemy tam zobaczyć. Do dnia zagłady. O cholera. Niektóre tajemnice muszą pozostać ukryte. Boże. Roczna świątynia. Po przywróceniu zasilania będzie znów użyteczna. No i super. Trygujące. Baza jest atakowana. W jedności siła. Dobra, słuchajcie, bierzemy może naszego małego dzieciaczka. Chodź tutaj. Teraz tak, pylonę postawisz. Jestem tu. Kroku. Aha, bo jak jest jeden, to mogę, ale chuj, zapomniałem. Ale dobra, słuchaj, tutaj postawimy jeden pylon. Baza jest atakowana. No tutaj raczej, to słuchajcie, mamy szansę i to bardzo dużo. Udało się? Tak, udało się. Pole minerałów wyczerpane. No dobra, to idziemy dalej. Zeratul, proście zsyła. Bracia, przyłączcie się. Razem wyplenimy zło z tego miejsca. Prowadź nas. Ulala. Chyba te pylony musimy... Dziś twoje życie dobiegnie końca. No, czekaj, bo ty pójdziesz z nimi. Odchłonę minerałów wyczerpało. Jesteśmy jednością z cieniami. Idziemy, panowie, idziemy. Idzie ten sobie. Z cienia przychodzę. Do dnia zagłady. Z cienia przychodzę. Wyraku!
wykonać swą wolę. Jakoś tutaj sobie radzą. Kąpię się w mroku. O co chcesz nas prosić? Z cienia przychodzę. Archonta. Z cienia przychodzę. Dobra, ich tu damy, słuchajcie. Nie będziemy aż tacy. Jam jest ostrzem Shakuras. Shakuras. Pole minerałów wyczerpane. No i dobrze. Co tu jest naszego? Dobra. Niektóre tajemnice muszą pozostać ukryte. Burze! Póki co! Archiwum Templariuszy. Póki co. Nadchodzi nicość. Dotknie wszystkich. Jestem głosem zaćmienia. Bardzo mądrze. Raku. Dobra, grupy się połączyły. Jestem jądrem. Z cienia przychodzę. Super. Sprawię z cienia przychodzę. Chodźcie. Entaro Tasada. Zgodnie z twoją wolą. Dobra, pytanie. Wyzwolenie jest w zasięgu ręki. Przygotuj się, szlachetny wojowniku. W dniu dzisiejszym przyjdzie nam stawić czoło straszliwemu złu. Ura Satari! Zeloty, słuchajcie, wcale nie są takie złe. Nadchodzi nicość. Dotknie wszystkich. Dobra, tego tutaj dajmy. Okej. Okay. Wysoki templariusz. Kurwa, żebym to ja wiedział. Który to jest niby lepszy? No i tu. Pole minerałów wyczerpane. Wracam do służby. Jesteś! Wykorzystaj moje umiejętności.
Jesteśmy ostrzami Ajur. Jesteśmy. Moja medytacja jest zakończona. Pole minerałów wyczerpane. Pieniądze nam się kończą. A to wcale nie jest tak źle, słuchajcie. Okej, ten już tutaj. Kasa de Templari. Więc tutaj. Wyraź swą wolę. Prowadź mnie. Sobie radę. Nasze umysły są w jedności. Kto to jest? To jest jakiś Templariusz. Wyzwania. Kasa de Templariusz. Ciekawe, nie? Jestem głosem zaćmienia. Kasa de Templariusz. Kasa de Templari. 3-3, tutaj. Jeszcze jeden tylko. Wracam do służby. Nadchodzi ludzkość. Dotknie wszystkich. Chuj, to wie, co tu chodzi. Nas beru un adar. Wyczerpały. Dobra, chodź tutaj do nie dołącz. To już wszystko. Kasa de Templari. Ich my też tutaj Kasa de Templari. No i super. Stawimy czoła ciemności. I idziemy. Zalotu. Gejzer z wyspanym wyczerpany. Wszystko kurwa wyczerpane. Super, dobra, słuchajcie. Stawimy czoło z cienia, przychodzę. Ekipę my mamy zajebistą, muszę powiedzieć. Zakończone. W ogóle to bardzo mi się podoba, jak ci protosi. Nadchodzi ludzkość. Chyba zawsze mi się podoba, jak ci wszystkich. Dobra. Jesteśmy zgubieni. Zlikwidować!
fragmenty proroctwa zapisane w twojej pamięci, Zeradul. Postaramy się poskładać je w całość. Cykl znowu się zamknie. Selnaga, którzy stworzyli gwiazdy, będą górować nad własnym stworzeniem. Jednak upadła istota przetrwa. Pisane jej okryć otchłań cieniem. Zaczyna się od wielkiego głodu. Kres przyjdzie w nieskończonej ciemności. Wielki głód. Czy to odnosi się do nadświadomości zergów? Czy odgrywa ona jakąś rolę w tej przepowiedni? Muszę znaleźć miejsce spoczynku nadświadomości na naszej pradawnej ojczyźnie, na Ajur. Muszę wam powiedzieć, że misja taka sobie, nic specjalnego. Fajnie, że się pograło troszeczkę protosami. Ale ogólnie, słuchajcie, misja Zeratusa tym razem nie była to misja jakaś specjalna i wyjątkowa. Po prostu zwykła oto misja, taka mała kropeczka między szeregiem tych misji Terranów, a więc żołnierzy, ludzi. A my, słuchajcie, lecimy dalej. Pozdrawiam was serdecznie, zapraszam na kolejne odcinki.